Cześć! Trochę tych ciekawych klotów w 2020 odkryliśmy. Właściwie to pod kątem podróbek i alternatyw był bardzo dobry rok, więc dziś Wam opowiem o 7 firmach, którym śmiało możecie się bawić w 2021 i śmiało mogą robić za właściwie alternatywy dla duńskiego producenta. Zapraszam! WTF! 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 Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dobrze słyszeliście, Topka i zawitała tutaj. Zawitała tutaj, ponieważ Topka była na moim bazowym kanale, jeszcze kilka tam będzie, nieważne, moi drodzy. Natomiast 2020 był rokiem bardzo dobrym i nie tylko na tym kanale, padło tu wiele świetnych firm. Naprawdę wiele ciekawych podróbek, ale i alternatyw. I właściwie w woli ścisłości wyjaśnijmy sobie przed oficjalnym rozpoczęciem tej top 7, że trzy firmy miały bardzo dużego pecha. Znaczy, zacznijmy od tego, że szukam tutaj przede wszystkim alternatyw. Alternatyw, którymi jesteśmy w stanie zastąpić klocki Lego. W związku z tym niestety nie załapała się taka firma jak Playmobil, która jest bardzo dobra, no ale automatycznie nie jest 100% alternatywą dla Lego. Bricktrick, klocki bardzo ciekawe, które pojawiły się u mnie pod koniec roku, które są świetne, fajne, mają ciekawe zastosowanie, jeżeli chodzi w ogóle o makietowanie i wygląd na półce. No i niestety klocki, które są wbrew pozorom bardzo dobre, ale nie mają nazwy i nie do końca jakby można je tak pod coś podpiąć, to są klocki z AliExpress. Praktycznie każdy zestaw, który się tu pojawił, nie tylko miał dobre nadruki, dobrą jakość i tak dalej, ale często na stronie też widzę, wiecie, buble, które wyglądają jak buble i niektórzy mi piszecie, że kupiliście na Ali i to jest bubel. W związku z tym nie mogę powiedzieć, polecam wam na pierwszym miejscu klocki Ali, no bo są tam też buble. Natomiast ja się jeszcze osobiście nie nadziałem, więc te trzy firmy mają mega pecha, a top 7 będzie składać się faktycznie z klocków, moi drodzy, więc nie traćmy czasu i przejdźmy sobie do top 7 klocków, którymi śmiało można zastąpić klocki Lego. Albo chociażby może nie śmiało, ale nie popłaczecie się, jak takie będziecie mieć w rękach. Numer 7 to... Nie duszę się na samą myśl o podróbkach. Ninja Gh, moi drodzy, była taka firma, tak jest. Ninja Ghy okazały się klockami, które myślałem, że z nich będzie beka, że się pośmiejemy, że w ogóle to będzie syf i tandeta. Okazało się, że są dobre. Nadruki są bardzo solidne, nic nie wychodziło, same hipek również ok i klocki, o dziwo, też były całkiem spoko. W ogóle w głębi ścisłości, że ta topka, technicznie rzecz biorąc, od 4 do 7 miejsca mogło być ex aequo, natomiast z różnych względów, o których powiem później, tak nie jest. Natomiast Ninja Ghy, jeżeli gdzieś spotkacie, kupcie, sprawdźcie, bo ja kupiłem jedną paczkę i naprawdę... Nie kupiłem, chyba dostałem od fana, nieważne. Ja testowałem, moi drodzy, i naprawdę okazała się bardzo dobrą firmą. I gdy ją zobaczę, kupię więcej, by zobaczyć, czy faktycznie może to być 100% alternatywy, tak samo jak numer 6. Numer 6, G-Star, E-Star, G-Star? Moi drodzy, jakość hipka tu była naprawdę zupełnie jak Lego. Gdybym, wiecie, jakościowo porównywać, powiedziałbym, że tutaj nie znalazłbym właściwie różnic. Bardzo podobnie tak jak w przypadku samych klocków, gdzie w dotyku nie poznałbym się, że to kompletnie nie Lego. Solidna firma, jeszcze raz mówię, solidny nadruk, wszystko wyglądało ok, bawiło się tym super, nie rozpadało się w rękach. Jeżeli zobaczycie gdzieś G-Stary, ale podobnie jak Ninja Gh, są to firmy, których raczej nie spotyka się na co dzień, niestety, w przeciwieństwie do pozostałych z tej topki, to moim zdaniem możecie śmiało je kupować i testować. Numer 5. Z racji, że w pozostałych topkach na moich innych kanałach nie tylko do końca są zestawy, bo tak na przykład w top 7 zestawów z gazetek będą też minifigurki, tak samo i tutaj no, automatycznie trafia jedna figurka. Pamiętacie dużego Kapitana Amerykę? Przegenialna jakość, moi drodzy. Jest to jakość, jeżeli ktoś by mi to wcisnął w ręce i powiedział, to jest Lego, to ja bym powiedział, no spoko, fajne. Taka to jest jakość, moi drodzy. Bardzo mocny plastik, bardzo ładny wygląd figurki. Skala trochę taka, wiecie, nie ma do tego klocków, ale samym kapem, wiecie, pod na przykład kątem, że się powiększył, czy coś, świetnie można się bawić. Nic tam nie odpadało, nic się źle nie ruszało. Naprawdę pełna profesjonalka i pełny tutaj, prawda, no to szacun dla tej firmy za to, że stworzyła coś takiego. Jeżeli spotkam więcej tych figurek, na pewno je kupię, bo mówię, wykonanie tutaj było super i tym się naprawdę da bawić bez zgrzytu zębów i bólu oczu i wszystkiego innego, tak jak palców chociażby od innych podróbek. Także jeżeli spotkacie dziś te duże figurki, to zachęcam Was do kupienia. Numer 4! Numer 4 zajmie firma, która
no nie wpadła na podium automatycznie, a która jest firmą dobrą, która jest firmą, na którą narzekać nie mogę, jest firmą coraz lepszą. I słowo coraz lepszą z was powinno naprowadzić, że są to Playtype. Oczywiście, tu pamiętajcie, ta topka też nie do końca jest o danym zestawie. Ona ogólnie jest o firmach, bo w tym roku z Playtype'a kupiłem mało, ale poleciłbym właśnie mało chociażby taksówkę. Wygląda ona też bardzo ładnie, solidnie, kolorystycznie. Tych naklejek coraz, wiecie, coraz mniej tam się pojawia. Playtype'y są klockami coraz lepszymi. Taksówka jest też zestawem, który śmiało mógłbym położyć na półce, chociażby obok innych zestawów podróbkowych czy klockowych i nie wstydziłbym się jej przed kolegami, bo wygląda już naprawdę solidnie. Zabawa również jest całkiem niczego sobie, bawi się tym fajnie i naprawdę nie ma tutaj na co narzekać. Numer 3, no tutaj powiedziałbym jeden zestaw, ale tych zestawów było 2 czy 3 w tym roku, dlatego znów powiem wam o firmie, jest to firma Lele. Powiem wam szczerze tak, Lele dla mnie osobiście jest trochę gorsza niż G-Star czy Ninja G, czemu więc tamte są na końcu, a ta jest na podium, aż moi drodzy, z jednego głównego względu. Szukając alternatyw, nie szukamy przecież jednego zestawu czy jednego małego Chińczyka, gdzie kupimy jeden zestaw i jesteśmy zadowoleni. Szukamy najlepiej klocków, z których dostaniemy całe serie, z których dostaniemy coś, czego możemy budować miasto lub uniwersum, co czego jest więcej. Tutaj Lele nieporównywalnie ma się, znaczy dzisiaj już ma się gorzej, nieporównywalnie ma się do firm, które mówiłem są na końcu tej tabeli, ponieważ one, no cóż, tak jak mówię, nie są ogólnie dostępne, a przynajmniej ja się z nimi za często nie spotykam, więc Lele ma tą przewagę, że oczywiście, tu dalej jest ok, to nie jest tak, że jest takie słabe, bo takie zestawy się tutaj nie znajdują. Na drugie są ok, jakość wykonania też jak najbardziej, jednakże tutaj mówię, Lele ma tą przewagę i tym wygrywa i tym się dla mnie wbija na podium, że ma nawet lepiej niż Playtype, więcej zestawów i dlatego dla mnie Lele w tym roku cały czas jest dobre i jest na podium. Numer 2, moi drodzy. Enlighten. Zestaw, który miał być mesjaszem, który prawie jest tym mesjaszem, gdyby nie jedna wada, wypadające rączki. Absolutnie, moi drodzy, byłby firmą godną Lego, godna zastąpienia Lego, bo nadruki tam są fenomenalne. Lego nie ma takich nadruków. Tematyka, no castle, piraci, coś czego w Lego dziś nie dostajemy, a Enlighteny cały czas nam to dostarczają. Więc jest to kloc naprawdę super, świetny, gdyby nie jedna mikrowada. Jednak to nie ona zadecydowała o tym, że te klocki są w tym drugim roku na drugim miejscu, o czym się przekonacie zaraz, ale po prostu te klocki wam polecam. Jeżeli gdzieś będziecie na AliExpress, zobaczycie na żywo, kupcie, bo naprawdę się nie zawiedziecie. Fajna jakość, poza wypadającymi rączkami. Fajny, piękny nadruk i naprawdę świetnie się tym bawi. Buduje się przyjemnie, rozmontowywuje się przyjemnie. Mają wiele dedykowanych tylko dla nich elementów, które pasują oczywiście do Lego i są bardziej detaliczne niż klocki. Gdyby ta firma miała budżet Lego i projektantów Lego, nawet projektantów nawet nie, ale budżet Lego i możliwości Lego, myślę, że mogłaby być lepsza. A co jest za numerze 1? Numer 1, moi drodzy. Na numerze 1 u mnie w topce znalazło się Komi Titanic. Tak, wiem, teraz aż w głowie wam zaśpiewa się piosenka. Ogólnie też nie chodzi o to, że Kobe Titanic, chodzi ogólnie Kobe. Ostatnio mieliśmy jednego Youngtimera z przyczepą, świetny zestaw, bardzo dobry, ale chodzi o Titanica. I spytacie mnie, jak Titanic WTF, jak Titanica nie było recenzji w tym roku? No dostałem go, moi drodzy, pod koniec września, tak jest, i ja się nim, no trochę wybawiłem od tego września, ale jakoś tak nigdy nie było czasu tej recenzji rzucić. Ten test, ta recenzja oczywiście nie mogłaby się obyć bez sprawdźmy, czy to pływa. Pomimo, że ona jest już nagrana od jakichś 2 tygodni. Moi drodzy, w związku z tym większość czasu z tym zestawem ja spędziłem właśnie w 2020 roku. I no tutaj nie ukrywam, że on jest na drugim miejscu, no pierwszym właśnie, a powinien być na drugim, ale Titanic mnie wybrał, ponieważ moje serduszko prywatnie Titanica uwielbia, uwielbiam ten film, uwielbiam tą historię, to może by głupio zabrzmiało, ale po prostu jestem fanem tego statku, coraz więcej prywatnie się też o nim dowiaduję i tak dalej, filmy, wszystko co się da, moi drodzy, połykam i tu wygrał po prostu trochę sentyment i trochę, tak wiecie, moje serduszko bijące do samego statku Titanic, tak jak na przykład Soku Millennium, w sensie z Lego normalnie nie by wygrało, tak samo jest i tu, dlatego moi drodzy, Kobe jest na miejscu pierwszym, ale cała siódemka jest naprawdę dobra, naprawdę solidna, jeżeli którą z tych filmów spotkacie, zakupcie, moi drodzy, zakupcie, sprawdźcie, przekonajcie się. Tak samo jak i te 3 firmy, o których wspomniałem, które się tu nie załapały. Naprawdę warto spojrzeć w coś poza Lego, zmienić, wiecie, myślenie, poszerzyć horyzonty. 7 najlepszych firm, które w 2022 ja spotkałem, znacie, a jakie będą w tym roku? Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie tu jeszcze mi ciężej je wybrać niż w tym, a już w tym było naprawdę ciężko. Dzięki, że byliście, zostawcie suba, jeśli tego jeszcze nie robicie i do zobaczenia wkrótce. Bye!